Nowe obowiązki i wyzwania dla diagnostów laboratoryjnych, liczenie kosztów związanych z pandemią COVID-19, a także symptomy zagrożenia i powikłania w sepsie. Specjaliści z całego kraju spotkali się w Chorzowie na seminarium Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Organizatorem wydarzenia była Akademia Śląska. Magda Sincewicz. Zainteresowaliśmy się tematem. Jest to temat bardzo, bardzo złożony i trudny, jednakże może dotknąć każdego z nas i każdego członka rodziny bez względu na to, czy to jest osoba dorosła, czy to jest dziecko. Na zaproszenie Akademii Śląskiej już po raz kolejny przyjeżdżam tutaj z takim wykładem dotyczącym sepsy, ale widzianej okiem pacjenta i jego rodziny. Mamy w tej chwili jako też organizacja bardzo duże plany na 2024 rok związane z tą chorobą, ponieważ uważamy, że czas najwyższy w Polsce zacząć mówić o sepsie, ale od drugiej strony. To, co my możemy z naszej strony zrobić, to taka odpowiedzialność za to, aby myć ręce, dezynfekować ręce, unikać antybiotykoterapii w sytuacjach, w których sami wiemy, że jest to nieodpowiednie lub lekarz nam mówi, że jest to nieodpowiednie, ponieważ w tej chwili musimy przede wszystkim zwalczać bakterie oporne na antybiotyki, tak abyśmy mieli oręże w walce z zakażeniem, kiedy ono się już pojawi.